Więc proszę Państwa, decyzją Rady Głównej Związku Zawodowego, zawodowego prokuratorów i pracowników prokuratury podjęto uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej pracowników prokuratury. W całości solidaryzujemy się z postulatami podnoszonymi przez pracowników sądownictwa. Cywilni pracownicy prokuratury to jedna z najgorzej zarabiających administracji państwowych. Może nie jesteśmy tak widoczni na ulicach, my pracownicy prokuratury, jak funkcjonariusze policji. Nie tak widoczni na salach sądowych, jak prokuratorzy. Ale jesteśmy i nasza praca też jest bardzo ważna i konieczna, aby ogólnie pojmowane organy ścigania działały sprawnie. Jesteśmy na pierwszej linii w prokuraturze. To my, urzędnicy, pierwsi mamy kontakt z osobami, które są pokrzywdzone czyimś bezprawnym działaniem. To my pomagamy wszystkim, którzy znaleźli się po raz pierwszy w trudnej sytuacji. Chociażby wydanie dokumentów na pochowanie osoby bliskiej. To nie są tylko dokumenty. To jest rozmowa, to jest pomoc i rzetelna informacja, jak załatwić wszystkie formalności z tym związane. My nie pracujemy dla samej pracy i dla bycia w pracy. Proszę pamiętać, że za każdą sprawą zarejestrowaną w prokuraturze jest jakaś osoba pokrzywdzona. Jesteśmy dla niej. Akt oskarżenia podpisany przez prokuratora sam się nie przygotuje i nie pójdzie do sądu. To my musimy przygotować te akta do złożenia w sądzie, zawiadomić strony oraz przygotować całą masę dokumentów z tym związanych. Jesteśmy postrzegani przez opinię publiczną jako pracownicy o dobrych dochodach. Jednakże obecny stan naszych portfeli stawia nas w trudnej sytuacji materialnej, wręcz wstydliwej. Ciężko nam nawet jest uzyskać kredyt w banku. Z takimi zarobkami banki nie chcą z nami rozmawiać. Jest to uwłaczające dla naszej godności jako urzędnika tak poważnej instytucji jak prokuratura. Wynagrodzenie urzędnika to około 20% wynagrodzenia prokuratora. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach asystentów prokuratora i na stanowiskach urzędniczych posiadają wyższe wykształcenie. Wynagrodzenie w prokuraturze co roku zgodnie z ustawą jest podnoszone. My też, znaczy wynagrodzenie prokuratorów, my też mieliśmy kiedyś taki zapis w ustawie, ale go skreślono. Prokuratorowi zwraca się za dojazd do pracy, urzędnikowi już nie. To tylko rodzi w nas poczucie bezradności i niesprawiedliwości. A z ludzkiego punktu widzenia jest to niegodziwe i poniżające. W okręgu warszawsko-praskim, do którego należy prokuratura w Legionowie, jest zatrudnionych 262 pracowników cywilnych, czyli asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników. 100 osób, czyli 38% ogółu zatrudnionych, zarabia na poziomie ustawowej płacy minimalnej. I tak, co roku w prokuraturze są podwyżki. W 2019 też będą dla tych 100 osób. Podniesienie im wynagrodzenia do ustawowej płacy minimalnej, czyli do 2250 zł brutto. Pozostała część pracowników, czyli 162 osoby, co stanowi 62% ogółu zatrudnionych pracowników, w poprzednich latach również miała podwyżki. I tak, w 2017 roku 50 zł. W 2018 50 zł, oczywiście brutto. To, co my słyszymy w mediach i to, co słyszą wszyscy, to, że w latach poprzednich mieliśmy podwyżki i ta wartość jest podawana w procentach. To nie tak. Wartości podawane w procentach w przekazach medialnych to nic innego jak podniesienie budżetu na wynagrodzenia o 1,3% w 2017 roku i 2% w roku 2018. Ale czy ktoś to rozumie? No nie. To nie jest realna podwyżka naszego wynagrodzenia. Oznacza to, że nasze wynagrodzenia nie oznacza to, że wzrastają o tę wartość procentową. To cały budżet jest zwiększony. A z tego zwiększenia w pierwszej kolejności musimy pokryć różnicę
w wynagrodzeniu zatrudnionym pracownikom, którzy nie mają, nie osiągają płacy minimalnej. I z tego, co zostanie, dostajemy podwyżki my i stąd wychodzi po te 50 zł brutto. Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia, jak to się ładnie nazywa, 10% w 2016 roku i niegalopująca najniższa płaca minimalna pozwoliła w prokuraturach Okręgu Warszawsko-Praskiego wygospodarować podwyżki w wysokości średnio 200 zł po prawie 10 latach zamrożenia. Czy są to kwoty powalające? Moglibyśmy podjąć dodatkowe zatrudnienie, teoretycznie, bo na to musimy mieć zgodę naszych przełożonych, którzy się na to nie godzą, bo ich zdaniem to uwłacza wizerunkowi prokuratury i godności pracownika prokuratury. Nie wolno nam strajkować. Więc wyszliśmy dziś przed prokuraturę, aby ludzie mogli poczytać nasze hasła. Potem planujemy zasypać biura poselskie listami, w których będziemy opisywać naszą trudną sytuację i prosili o podwyżki. Nie chcemy brać zwolnień lekarskich, ale jeżeli premier Mateusz Morawiecki i polski Sejm nie zechcą zauważyć naszych żądań, nie wykluczamy takiej formy protestu. Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Żądamy niezwłocznego uchwalenia planu modernizacji prokuratury, gwarantującego coroczne podwyżki uposażeń. Żądamy podniesienia wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów o kwotę 1000 zł miesięcznie. Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, która będzie gwarantować podwyższenie płac wszystkim zatrudnionym w wymiarze sprawiedliwości pracownikom poprzez ich powiązanie z wynagrodzeniem prokuratora i sędziego. Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa. Dziękuję.